Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 206 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 119, wersety od 153 do 160. Wejrzyj na moją nędzę i wyzwól mnie, bo nie zapomniałem Twojego prawa. Broń mojej sprawy i wybaw mnie, zgodnie z Twą mową zapewnij mi życie. Zbawienie jest daleko od występnych, bo nie dbają o Twoje ustawy. Liczne są Twe zmiłowania, o Panie. Zgodnie z Twymi wyrokami zapewnij mi życie. Wielu mnie prześladuje i trapi. Nie uchylam się od Twoich napomnień. Widzę odstępców i wstręt mnie ogarnia, bo mowy twojej nie strzegą. Patrz, miłuję twoje postanowienia. Panie, w twojej łaskawości zapewnij mi życie. Podstawą twego słowa jest prawda i wieczny jest każdy twój wyrok sprawiedliwy. Rozdziały od 4. wersetu 30 do 5. wersetu 27 drugiej księgi Machabejskiej opisują dalsze problemy wewnętrzne w Judei, w tym bunt przeciwko Menelaosowi i interwencja króla Antiocha IV Epifanesa. Po stłumieniu buntu Antioch napada na Jerozolimę, rabując świątynię i brutalnie prześladując Żydów, co prowadzi do wybuchu powstania Mahabeuszów. Po tych wydarzeniach mieszkańcy Tarsu i Mallos zbuntowali się, dlatego że zostali podarowani królewskiej nałożnicy Antiochis. Król więc natychmiast wyruszył, aby przywrócić ład, pozostawiając w swoim zastępstwie Andronika, jednego z dostojników. Menelaos zaś, w przekonaniu, że nadeszła odpowiednia chwila, przywłaszczył sobie i podarował Andronikowi niektóre złote naczynia świątynne. Inne zaś udało mu się sprzedać w Tyrze i w okolicznych miastach. Przekonawszy się o tym, oniasz ostro go upomniał, a sam usunął się na miejsce azylu do Dafne, które leży koło Antiochi. Na skutek tego Menelaos wziął na bok Andronika i namawiał go, by zgładził oniasza. Ten więc przybył do oniasza, namawiał go podstępnie do wyjścia i, składając przysięgę, podał mu swoją prawicę. Chociaż budził podejrzenia, przekonał go do wyjścia z miejsca azylu. Natychmiast też zamordował go bez żadnych względów na sprawiedliwość. Z tej to przyczyny nie tylko Żydzi oburzeni byli i zasmuceni niesprawiedliwym zamordowaniem tego męża, ale również wielu z pomiędzy innych narodów. Kiedy król powrócił z miast Cylicji, udali się do niego Żydzi z miasta oraz niektórzy Grecy, oburzeni tym, że Oniasz został zamordowany wbrew prawu. Antioch zaś, do głębi zasmucony oraz poruszony współczuciem, aż do łez nad zmarłym, ze względu na jego roztropność i wielką łagodność, zapłonąwszy gniewem, natychmiast zdarł z Andronika purpurowy płaszcz i podarł jego szaty oraz kazał go prowadzić przez całe miasto aż na to miejsce, na którym okazał wobec Oniasza swoją bezbożność. Tam mordercę kazał zgładzić ze świata. Tak pan wymierzył mu zasłużoną karę. Gdy Lizymach za zgodą Menelaosa popełnił wiele świętokradztw w mieście, a wieść o tym rozeszła się na zewnątrz, ludność zbuntowała się przeciw Lizymachowi. Wiele jednak złotych przedmiotów było już roztrwonionych. Kiedy zaś tłumy podniosły się, a ich gniew doszedł do szczytu, Lizymach uzbroił blisko trzy tysiące ludzi i rozpoczął niesprawiedliwe, gwałtowne postępowanie. Dowódcą był pewien Auranos, podeszły w latach i nie mniej posunięty w głupocie. Widząc gwałtowne postępowanie Lizymacha, jedni pochwycili za kamienie, drudzy za grube kije. Niektórzy zaś brali leżący tam piasek i jeden przez drugiego rzucali na ludzi Lizymacha. Skutkiem tego wielu z nich poranili, niektórych nawet zabili. Wszystkich zaś zmusili do ucieczki. Samego świętokradcę zamordowali koło skarbca. W tych sprawach zostało wszczęte dochodzenie przeciwko Menelaosowi. Trzech mężów z Rady Starszych wniosło oskarżenie przeciw niemu, gdy król przybył do Tyru. Menelaos, jako już przegrany, obiecał Ptolemeuszowi, synowi Dorymenesa, wielką sumę, aby ułagodzić króla. Ptolemeusz zaś wziął ze sobą króla do perystylu, niby po to, aby się ochłodzić i wpłynął na zmianę poglądów króla. Uwolnił on Menelaosa winnego wszystkiego zła, o jakie był oskarżony. Nieszczęśliwych zaś, którzy byliby uniewinnieni, nawet gdyby ich oskarżono przed scytami, skazał na śmierć. Zaraz też niesprawiedliwą karę ponieśli ci, którzy wstawili się za miastem, narodem i świętymi naczyniami. Z tej też przyczyny oburzeni mieszkańcy tyru urządzili im uroczysty pogrzeb. Menelaos zaś pozostał na stanowisku dzięki chciwości tych, którzy mieli władzę, będąc zaś głównym prześladowcą rodaków, umacniał się w złu. W tym czasie Antioch przygotowywał drugą wyprawę przeciwko Egiptowi. Wtedy nad całym miastem przez blisko czterdzieści dni widać było biegnących w powietrzu jeźdźców ubranych w szaty haftowane złotem, podzielone na kohorty wojsko uzbrojone we włócznie. Dobywanie mieczy, oddziały jeźdźców w bojowym szyku, natarcia i napady prowadzone z obydwóch stron, poruszanie tarczami, przeliczne drzewca, miotania strzał, blask złotych ozdób i różnorodne pancerze. Wszyscy zaś modlili się, aby to zjawisko było znakiem czegoś dobrego. Tymczasem rozeszła się fałszywa pogłoska, że Antioch zakończył życie. Jazon więc dobrał sobie nie mniej niż tysiąc ludzi i niespodziewanie napadł na miasto. Gdy już wdarli się na mury i kiedy na koniec miasto było zdobyte, menelaos uciekł do zamku. Jazon zaś dokonał bezlitosnej rzezi własnych obywateli. Nie baczył na to, że zwycięstwo nad własnymi krewnymi jest największą klęską, przekonany, że zdziera łupy z nieprzyjaciół, a nie z rodaków. Władzy jednak nie osiągnął, a ostatecznie przez ten zamach okrył się hańbą i ponownie jako zbieg uszedł do kraju Ammonitów. Tam spotkał go wreszcie kres nieszczęśliwy. Oskarżony przed Aretasem, władcą arabów, z jednego miasta uciekał do drugiego, ścigany przez wszystkich. Znienawidzony jako odstępca od praw i wzgardzony jako kat ojczyzny i rodaków, uciekł do Egiptu. Ten, który rodaków wypędził z ojczyzny, na obcej ziemi zakończył życie. Poszedł do lacedemończyków niby to ze względu na pokrewieństwo. Miał nadzieję, że tam znajdzie schronienie. A po nim, który tylu ludzi pozostawił bez pogrzebu, nikt nie płakał, nikt nie oddał mu ostatniej posługi, a w rodzinnym grobie nie było dla niego miejsca. Kiedy wieść o tym, co się stało, dotarła do króla, nabrał on przekonania, że Juda od niego odpada. Opuścił więc Egipt, a w duszy podobny do dzikiego zwierza, zbrojną ręką wziął miasto. Żołnierzom swoim rozkazał wycinać bez litości tych, którzy wpadną im w ręce i zabijać tych, którzy uciekną do domów. Dokonano więc rzezi młodych i starych, zagłady młodzieży, kobiet i dzieci, mordowania dziewic i niemowląt. W ciągu tych trzech dni padło ofiarą osiemdziesiąt tysięcy. 40 tysięcy w toku akcji, niemniej zaś ofiar zostało sprzedanych w niewolę. Niezaspokojony tym, Odważył się wkroczyć nawet do najświętszej na całym świecie świątyni, mając za przewodnika Menelaosa, zdrajce praw i ojczyzny, i w swe nieczyste ręce chwycił święte naczynia. Co inni królowie złożyli celem powiększenia chwały tego miejsca i uczczenia go, on zrabował bezecnymi rękoma. Antioch triumfował w swoim przekonaniu. Nie widział jednak tego, że wskutek grzechów mieszkańców miasta rozgniewał się na krótki czas władca. I dlatego nie wejrzał na święte miejsce. Gdyby nie popadli w wiele grzechów, to nie inaczej, ale tak samo jak Heliodor, którego król Seleukos posłał, aby przejrzał skarbiec, i on byłby zaraz po swoim wtargnięciu ubiczowany i tak odwiedziony od swojego zuchwalstwa. Pan jednak nie wybrał ludu ze względu na świątynię, ale świątynie ze względu na lud. Oto właśnie, dlaczego ta świątynia uczestniczyła w nieszczęściach narodu, a potem w jego szczęściu. Opuszczona wskutek gniewu wszechmocnego, ponownie była przywrócona do pełnej chwały, gdy wielki władca został przebłagany. Antioch zabrał ze świątyni 1800 talentów i szybko oddalił się do Antiochi, wierząc w swej pysze i wyniosłości serca, że ziemię uczyni spławną, a morze dostępne dla podróży pieszych. Pozostawił jednak zarządców, aby oni znęcali się nad narodem. W Jerozolimie Filipa, który z pochodzenia był Frygijczykiem, sposób zaś jego postępowania był bardziej barbarzyński aniżeli tego, który go ustanowił. Na Garizim Andronika, a oprócz nich jeszcze Menelaosa, który gorzej od innych wynosił się ponad obywateli, do obywateli Żydów odnosząc się ze szczególną wrogością. Posłał też dowódcę mizyjczyków, Apoloniusza, na czele wojska liczącego 22 tysiące ludzi, z rozkazem, aby wymordował wszystkich dorosłych mężczyzn, kobiety zaś i młodzież, by sprzedał w niewolę. Przybył on do Jerozolimy i udawał takiego, który przynosi pokój. Przeczekał aż do świętego dnia szabatu, kiedy to korzystając z tego, że Żydzi nic nie robią, rozkazał swoim żołnierzom chwycić za broń. Wszystkich tych, którzy wyszli na widowisko, kazał wymordować, a potem wpadł z bronią do miasta i wielu położył trupem. Wtedy Juda Machabeusz wraz z około dziesięciu innymi wycofał się na pustynię i tam na sposób dzikich zwierząt żył w górach razem ze swoimi ludźmi. Żywili się oni tylko roślinami, aby się nie splamić. Piąty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan Zachęca do czujności i gotowości na powtórne przyjście Chrystusa, przypominając o życiu w świetle, a nie w ciemności. Święty Paweł udziela praktycznych porad dotyczących wspólnego życia, w tym wezwania do radości, modlitwy, wdzięczności oraz szacunku wobec liderów. Nie potrzeba Wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że Dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić, pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć, jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości, oraz w hełm nadziei i zbawienia ponieważ nie przeznaczył nas Bóg na to, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy żywi czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Prosimy Was, bracia, abyście uznawali władzę tych, którzy wśród Was pracują. Którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. Między sobą zachowujcie pokój. Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. Baczcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło. Lecz zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa. On też tego dokona. Bracia, módlcie się także i za nas. Pozdrówcie wszystkich, braci, pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana. Aby list ten został odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z Wami. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.